Witam Was serdecznie, z tej strony Hany z Oberschlesien. Dziś pokażę Wam, jak zrobić śląską wodzionka. Wodzionka Hanesa. Potrzebujemy do tego chleb, będziemy potrzebować, plus chleb mój pokrołek swego w kostka, pół plasterka szynki gotowanej, dwa ząbki cosku, maga, pieprz, wegeta i tłuste. Tak, i tu zmą ten chleb. Teraz dodawą do niego ta moja szynka, dwa ząbki cosku, i dobrze tak z pół łyżeczki tłustego. Pół łyżeczki tłustego starczy. Teraz doprawię to dwa razy flaszką obróca, trochę pieprzu i trochę wegety. Wyznaczając pół łyżeczki. Tak, i to wezmę wszystko i teraz będę zalewał wodą to. Tak, i tu już woda nam zaczyna wreć. Także zaczekamy aż zawrę o. Teraz odczekać z minuta niecało, żeby ten, jak macie jakiś kamień w czajniku albo co, żeby to opadło. I zalewamy nasza wodzionka. Tak, i tu już mamy woda przeważona, odsekowa jakaś minuta. Zalewam teraz całą wodzionkę po całości. Zalewamy ją elegancko. I ustawimy, przykrywam ją talerzem. Postawimy ją ze minuta, półtorej, żeby mi się zaparzyła. Jak się zaparzy, przemieszą i jemy. Także powiem jeszcze raz. Co potrzebujemy? Potrzebujemy chleb. Chleb może być stary, podsuszony już. Także do wodzionki on jest idealny. Dwa ząbki cosku, wegety trochę, magi trochę, pieprzu, tłustego. No i to wszystko zalewamy. No i czekamy teraz, aż wodzionka nam się zaparzy. Już mam wodzionka po minucie. Już mogę siadać, jeść, jest rozum przypomna, co tam było. Był chleb trochę podsuszony, cosnek, kawałek plastra szynki gotowano, najlepiej se dejcie, dwa ząbki cosku, wegeta, maga, pieprz, tłuste. Życzę Wam smacznego, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.